Michał Danilczyk, dzisiaj jedna bramka, wygrywamy wysoko z Olimpią Zambrów. Jak ocenisz to dzisiejsze spotkanie? Myślę, że dobrze nam się ułożyło to spotkanie. Dosyć szybko strzeliśmy bramkę, mimo że pierwszą połowę graliśmy pod wiatr. Ale dotrzymaliśmy do pierwszej połowy i później ta druga bramka już uspokoiła trochę i ustawiła ten mecz. Dzisiaj wróciłeś do swojej zasadniczej pozycji, bo poprzedni mecz w Sulejówku środek obrony, dzisiaj środek pomocy, chyba jednak lepiej się czujesz na tej drugiej pozycji. No tak, muszę przyznać szczerze, że lepiej się czuję trochę. Trochę tam nam nie poszło w całej linii defensywnej w ostatnim meczu, dlatego taki dość hokejowy wynik. No ale też spowodowane to było i kartką Huberta, i jakimiś tam urazami, wąską naszą kadrą, ale myślę, że już wróciliśmy na dobre tory. Jako osoba pochodząca z Podlasia masz zapewne dużo kibiców i te Podlasie chyba ci służy, zresztą całej naszej drużynie, bo wcześniej wygrywamy Wysokim Mazowieckim, teraz Zambrów. Myślisz, że w Łomży będzie podobnie? No do Łomży jeszcze zostały dwa mecze, teraz u siebie trzeba pokonać Legionowie. Później bodajże z Liczby Japiska, także na razie skupiamy się na tych dwóch meczach, no bo jest 9 do zdobycia i tyle chcemy zdobyć. Dzięki. Dziękuję.